Włącz i zostań z nami. Piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń. Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść granaty w dłoniach i bagnet na broń. Brawo, pięknie, proszę Państwa. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie wszystkich Państwa na Wieczorze Żołnierzy Wyklętych w Liceum Ogólnokształcącym nr 17 imienia Agnieszki Osieckiej. Prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Romana Kowalczyka. Szanowni zebrani, witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo ciepło w skromnych, ale zawsze gościnnych progach Liceum Ogólnokształcącego nr 17 imienia Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Przed nami wieczór pamięci żołnierzy wyklętych. Ludzi, Polaków, żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli nierówną walkę z Sowietami i komunistyczną agenturą. Bili się o sprawy dla Polaka najświętsze i najważniejsze. O wolność i o niepodległość. To byli ludzie wierni żołnierskiej przysiędze. Zostawili nam niezwykłe przykłady męstwa, odwagi, bohaterstwa, służby ojczyźnie i niezwykłego patriotyzmu. Co roku 1 marca obchodzimy i spotykamy się na rozmaitych uroczystościach upamiętniających męstwo, dorobek i ofiarę żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy niezłomnych. Spotykamy się po to, aby dobitnie i głośno, że ideały i wartości żołnierzy wyklętych są naszymi ideałami i naszymi wartościami. Serdecznie witamy. Przygodni kombatanci, panie dyrektorze, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, dzień, w którym chcemy oddać hołd najwierniejszym żołnierzom Rzeczypospolitej. To dzień, w którym chcemy oddać cześć i chwałę, wyrazić wdzięczność tym, którzy mieli odwagę oddać własne życie za wolną, suwerenną i prawdziwie niepodległą Rzeczpospolitą. To dzień, w którym chcemy upamiętniać antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie tych, którzy mieli marzenie o wolnej Polsce i nie zawahali się przelać krwi za to marzenie. Oddajemy dzisiaj cześć żołnierzom, których uśmiercono dwukrotnie. Najpierw, kiedy po prześladowaniach, aresztowaniach, torturach uśmiercono ich w ubeckich katowniach, na Mokotowie i wielu innych miejscach. A potem po raz drugi, kiedy uśmiercano pamięć o nich, kiedy nie pozwalano zgodnie z chrześcijańskim zwyczajem, obrządkiem pochować, kiedy chowano ich w zbiorowych, anonimowych mogiłach razem z pospolitymi przestępcami, kiedy zakazano pamięci o nich, kiedy nie pozwalano wspominać ich bohaterskich czynów, kiedy fałszowano historię i robiono wszystko, a robiły to komunistyczne władze, robiono wszystko, aby słuch i pamięć o nich zaginęła. Uczyńmy, drodzy Państwo, wszystko, abyśmy byli godni tej spuścizny, tego dziedzictwa. Uczyńmy wszystko, abyśmy mogli z otwartym, podniesionym czołem powiedzieć, że jesteśmy godni tego dziedzictwa. Chwała bohaterom. Znaleźliśmy się jako alianci zwycięskiej koalicji w sytuacji pokonanych, którym narzucono dominację ze wschodu w ramach bloku sowieckiego. Tak więc dla nas walka nie skończyła się w roku 1945, powiedział papież. Pamiętać należy o wszystkich Polakach i Polkach, którzy w rzekomo własnym państwie stali się ofiarami totalitarnego systemu, którzy na własnej ziemi oddali życie. Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Tyle Ojciec Święty. Proszę Państwa, będzie to piękna wiązanka piosenek z tamtych czasów, albo napisanych później, ale traktujących o II wojnie światowej, o poświęceniu żołnierzy wyklętych, tych dziewczętach i tych chłopcach, którzy w imię wolności i niepodległości walczyli z bronią w ręku. Nie szumcie wierzby nam,
żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. Do tańca grają nam granaty Wisów szęk. Śmierć kości niby łan, lecz my nie znamy, co to lęk. Partyzanckie to tango, pełne bólu i łez. Czy cię jeszcze zobaczę? Czy życia nadszedł już kres? Brawo. Brawo, panie Feliksie, brawo wszyscy. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast Rosy piły polską krew. O tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Lejemy krew, cierpimy rany, lecz zawsze jest przegrany wróg. Żołdziszki, bo łoży wożiany, ile zwycięstw dał nam Bóg. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy. Idziemy śmiało w bój za polski cześć, za honor swój. Proszę państwa, tym razem kolega Krzysztof na gitarze. Brawo, Krzysztof Rzesławski, gitara. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. I refren wszyscy razem. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną na wolność żywych i na... Dziękuję wszystkim tym ludziom, a było ich 50 tysięcy, którzy życie oddali za wolną Polskę. Bo Ruscy na Sybir wywożą, spełniają się czarne sny. Komuna wybory fałszuje, Zachód milczy, zostają psy. Akcje, marsze, przerzuty, taki żołnierski jest los. Na ukochanej ojczyzny swe serca rzucamy na stos. Będziemy walczyć tak długo, jak w żyłach choć kropla krwi, dopóki iskra nadziei i wolna Polska się śni. I razem poszliśmy w bój nasz ostatni, choć bardzo chciało się żyć. W imię Boga, honoru ojczyzny, obowiązkiem było się bić. Prosimy o chwilę zadumy, szept modlitwy i polny kwiat. O wierność niepodległej, by brata szanował brat. Zostaniecie na zawsze w pamięci, wieczna wam leci.
przypadku katastrof kolejowych. Trzeba złożyć na powrót rozszarpane ciała, aby żadna głowa nie została bezpańska. W przypadku klęsk elementarnych rachunek staje się skomplikowany. Oczymy ocalałych, a nie wiadomą resztę, która nie jest ani żywa, ani definitywnie martwa, określa się dziwacznym mianem zaginionych. Mają jeszcze szansę, aby wrócić do nas z ognia, z wody, z wnętrza ziemi. Jeśli wrócą, to dobrze. Jeśli nie wrócą, trudno. Teraz pan Kogito wchodzi na najwyższy chwiejny stopień nieokreśloności. Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką. Dane oficjalne zmniejszają liczbę, raz jeszcze bezlitośnie dziesiątkują poległych, a ciała ich znikają w przepasnych piwnicach wielkich gmachów policji. Świadkowie naoczni, oślepieni gazem, ogłuszeni salwami, strachem i rozpaczą, skłonni są do przesady. Podają cyfry wątpliwe, patrzone haniebnym słówkiem oko. Przecież w tych sprawach konieczna jest aktualność. Nie można się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Wtrąca w piekło pozorów diabelską sieć dialektyki, uczącej, że nie ma różnicy substancją a widmem. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu. W miseczce z gliny rosną mak, kościanek drzewa, pierścień wolności. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.